Już od 15 lat na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie notowane są produkty strukturyzowane. Dzięki tym instrumentom finansowym inwestorzy indywidualni mają szansę zainwestować swoje środki także w aktywa, które w innym wypadku byłyby dla nich nieosiągalne. Są to instrumenty finansowe, które są nieco bardziej złożone niż typowe akcje czy obligacje, natomiast pozwalają inwestorowi na uzyskanie ekspozycji na rynki, kursy, aktywa, które w przeciwnym razie byłyby niemożliwe do uzyskania przez inwestora indywidualnego. Dlatego stanowią bardzo ciekawą alternatywę i uzupełnienie portfeli inwestycyjnych właśnie inwestorów także detalicznych. To, co jest natomiast istotne, to z uwagi na złożoność tych instrumentów, ich dystrybucja na terenie Polski wymaga dodatkowych działań. Wymaga dodatkowych działań informacyjnych, przekazywania inwestorowi dodatkowych informacji dotyczących samego produktu, ale także i działań edukacyjnych, działań uświadamiających ryzyka, konstrukcje, elementy konstrukcyjne właśnie takich instrumentów dla inwestorów detalicznych. Z myślą o takich inwestorach Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przygotowała wspólnie z Polską Radą Produktów Strukturyzowanych cykl 10 filmów edukacyjnych, które przedstawiają charakterystykę tych produktów inwestycyjnych. Już wkrótce będzie można je oglądać na oficjalnym kanale YouTube giełdy. Wraz z rozszerzeniem dostępnej wiedzy GPW chce też zwiększać liczbę dostępnych produktów strukturyzowanych w swojej ofercie. Ale już dziś jest ich prawie 2,5 tysiąca. Rok 2021 to kolejny bardzo dobry rok dla rynku instrumentów strukturyzowanych prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Na koniec roku notowanych było prawie 2,5 tysiąca różnych instrumentów strukturyzowanych, co stanowi wzrost około 36% w porównaniu do roku 2020. W ślad za rosnącą liczbą produktów poszły też obroty. Inwestorzy zawarli transakcje na ponad 3 miliardy złotych, co stanowiło wzrost o 12% w porównaniu do rekordowego roku 2020, ale także ponad 130%, jeśli chodzi o porównanie do roku 2019. Wśród najbardziej popularnych instrumentów, które cieszyły się zainteresowaniem inwestorów, były instrumenty oparte o globalne indeksy takie jak DAX i Nasdaq 100, pojedyncze akcje oraz towary typu ropa naftowa i kruszce, na przykład złoto. Niemal 2/3 obrotów w 2021 roku wygenerowały produkty strukturyzowane typu turbo, zaś prawie 1/5 typu faktor. Ponad 6% udział w obrotach produktami strukturyzowanymi miały te z ochroną kapitału i produkty ekspresowe. Pozostałe typy struktur wygenerowały niespełna 2,5% obrotów.